Oj, dobra. To co? Czas, żeby chyba zacząć poszukiwać miejsca na bazę. Chyba tak. No to schodzimy. Jezu, jakie zbrzydko. Ja tam jeszcze posiedzę 4 minuty. Tak dla pewności. To ja tak, jadę na pewno jeszcze do NPC-ta. Wezmę sobie jakieś zadanka. Ty chyba serio pomogło, bo jeszcze mnie nie wywaliło, ale nie będę... Nie będę kraczył, bo zaraz krakał. Wykraczy. To się no. Mówi krakał, aktor. Kłakał. Kraków? Dobra. Nie kłacz, nie kłacz. Jeszcze zombiak. Nie? No, koledzy w komentarzach. To co powiecie? Atomic Hearts. Co uważacie? Że... Co uważacie o wspomaganie tego wszystkiego? No ale jeszcze raz, co to ty powiedziałeś, co? Nie, bo ja tak pytam osoby, które będą już tak oglądać kiedyś. No. Co uważają Atomic Hearts i wydawnictwo tego? Myślę, że Atomic Hearts już się dawno skończy. Nie wiem, nie wiem. Będzie połowa serii, Atomic Hearts się skończy, Sons of the Forest będzie jeszcze chyba trwał. No Sons of the Forest na pewno wjedzie w międzyczasie do Atomic Hearta. Atomic Hearta, nie Hearta. Niestety, ale NPC jest zamknięty jeszcze. Znaczy, z tym Atomic Heart to jak kto woli, nie? Tak. Heart, Heart, może być nawet Heart. Każdy mówi jak umie i tyle. Jestem tego zdania. Muszę benzynki więcej ogarnąć sobie z tych samochodów. O, teraz lutuję samochody. To tylko polimery z tego drapią. To nieopłacalne. Na następny Blood Moon muszę mieć od cholery paliwa. Przy okazji szukam miejsca na bazę. Dałoby się, żeby ta baza była umiejscowiona gdzieś koło wody. Czy ciebie wywaliło? Co? Myślałem, że cię wywaliło już. Już? Nie, ale chyba nie. Się nie odzywałeś. Właśnie miałem powiedzieć, że wykrakałem. Wywaliło cię? Jednak. Wykrakałem. Ja pierdolę. Ale jakiś błąd się pokazuje, czy po prostu crash wyłącza się i tyle? Nie, po prostu crash. Weź zrób Reapera na Steamie. Dobra, zaraz to ogarnę. Może coś pojebałeś w plikach. Ja przez chwilę serię poprowadzę sam. Dobra, zobaczę co się mogło stać. Powiem ci, że dramat jest z tym pierwszym poziomem tego klucza. No rewelacji nie ma. Ale silnik znalazłem. Przepis... A to coś daje? Przepisy? Turbo do ładowania pojazdu modyfikacja. Nawet się opłaca. Jest królik. Ty świnio mała. No, naprawdę? Ale to mała żmija. Stój! Chuja sobie poleciał ze mną. Teraz go zgubię. No co się dzieje? Czemu przez królika strzały przelatują? No i go zgubiłem chyba. Nie.
No jaja jakieś. No! Co ty masz, kurwa, jak te króliczki z baterii, baterie w dupie? Energizer, cholera jasna. No, nie mogę go trafić. No i zwiał. Z 5 więcej, z 8 strzał już wyjebałem na to. No chodź. Chodź i ty. Pięknie ta broń się sprawuje. No zaraz się zirytuje. Chodź tu zając. No! No on jest cheaterem! Strzelam do niego, on skacze w tym momencie, rozumiesz to? Cheatowany królik. Hakuje system. Menda. Tyle zachodu. O ledwie 10 mięsa. Po prostu dramat. Rower zostawiłem huk wie gdzie. No i taka pogoda jest ładna. Robisz tego Reapera, czy nie? Wydawało mi się, że kolejny królik, ale nie. Nikt nie ruszył autobusu szkolnego. No co w autobusie? Pistolet rurowy, kurwa, Ameryka. Ale rurowy. Rurowy, rurowy. Nie jakiś zwykły taki... W sensie ten, nie, no ten, co ty masz? Znaczy ja wiem, tylko tak sobie żartuję, że to nie jest jakiś taki, wiesz, do kupienia ze sklepu, czy jakiś taki... Dzieciaki same porobili. Normalnie idą i... Jak bliźniowie. Z ledwo 60 schodzi na jeden strzał samochód tym kluczem. Porażka. O kurwa, kondor! A bardziej to sęp. Ale mi zaskoczył, cholera, no. A co eksplorujesz? W sumie nic, rozwalam samochody. Interesuje mnie dużo paliwa. Samochody mają teraz animację rozwalania się. Odpadły wszystkie drzwi. Kiedyś tego nie było. Zombiak mi się zestresił przed twarzą. Bania! Bania! Czy mnie tu nie było? To się po prostu zrespiło już. Nie no, byłem tu. Pewnie, żebym tu miał questa nawet.
Nadal nie znalazłem miejsca na naszą bazę. A ty ją budujesz gdzieś daleko od miasta? Nie no, tak? Chciałbym blisko miasta. Ale wiesz, że to czasem takie nie jest proste. Nie wiem. Szukam miejsca dokładnie, gdzie jest woda. Ja chyba będę musiał się gdzieś, nie wiem, co bok budować. Co będziesz, co? Że chyba gdzieś obok będę musiał się zbudować. No ja, wydawało mi się, że robimy takie jedno wielkie osiedle, no i wiadomo, domki jakieś osobiste. No. Ale taka baza, wiesz, taka duża, ogrodzona przez mur. No bo jak my się będziemy bronić na Bloodmoonie? No. Czy mi się naprawdę rozwalił klucz? Tak. O matko. Czy to jest stacja paliw? Nie. Co to jest? Hurry, hurry. Ciekawe. Chyba jakaś jadłodalnia pseudo. O, już obudziłeś się? Sobie razem musieliśmy po pysku dać oczywiście. Nie wiem, co zombie jak ci się robił zbyt easy. Chyba naprawdę będzie trzeba tryb trochę podnieść. Czy ja mam zbierać grille dalej, czy nie? Chyba nie, ale nie. To jest skrapuje. Dobra, wejdę, spróbuję. Próba generalna. A pokazało, że coś zmieniło, czy nie? Coś tam chyba zmieniło to. Garnów zrobił speedrun z pana. Jeszcze nie dostał, ale robi. Trzy na trzy. Ryzykuję. Niech próbuje. No właśnie, niech lepiej nie próbuje. Nie wiem, chyba próbuję, to nie próbuję. O kurwa, ile jest zombiaków? Oho. To brzmiało groźnie. No bo myślałem, że będzie groźnie, ale nie, te dwie sztuki. Brzmiało, jakby było ich z pięciu tutaj. Ile lutu? Kolejna latarka. Latarek już nie biorę. Skrapuj. Kolejne leki dla aktora. Moja postać w 90% będzie napakowana lekami, nie jedzeniem. Będę chodzącą apteką.
O dziwo, nawet się z tobą zgodzę w tym wypadku. Gra tego nie pokazuje, ale gdyby była taka możliwość. Aktor uzależniony z miejsca. Nowy perk w Project Zomboid. Znaczy no w sumie był taki perk. Uzależniony od leków. Znaczy uzależniony od alkoholu i... Nie od alkoholu, a może i od alkoholu też był? Nie było, tylko palacz. Palacz tylko? Tak, od innych uzależnień nie było. No ale są na pewno mody na to. Narkoman no. Albo coś. No to co? No to będzie serio drugi sezon, to co? No to więcej perków. Ale chyba nie będzie, bo tam nie chcą bardzo gry zmieniać. W sensie, że... A, że na tym. Na multi. No. No. No, to wiesz, jeszcze różnie może być. Nie mów nie. To, no to co, no to Deviko zapraszamy do Zomboida. Uzależniony. Ja się tak tylko zastanawiam, kiedy będzie live z Ligi Legend. Raczej nie prędko, a której dobrze o tym wiesz. Może kiedyś. Shiro oficjalnie nie gra w Ligi Legend. Niemożliwe, szok. Napisał artykuł. Wyszedłem z spierdolenia. Nie pamiętam co, ale czy coś Ritogameza ma coś zmieniać? Co ma zmieniać? Nie, nic, tylko że już urfów nie ma. Już nie ma ich teraz? Nie. No ale cóż, tym bardziej mi się nie chce wracać do tej gry. A w lato ma być coś. Znalazłem upatę, szósty poziom. W lato ma być ten event, ten 2v2v2. 2v2, to co kiedyś mieli robić? Mhm. Powiedzieli, że ma być to jakoś tak na start lata. O, ciekawe. I tak to poprzekładają dopiero na środek lata. No właśnie. O ile w ogóle im się uda to zrobić. Uuu, z czego te super sztabki dropią? O, panie aktor. Mam super sztabki. A może by tak gnijące mięso zjeść? Smaczne. To teraz wybielać ci mogę przynieść, chcesz? I trochę szkła na zagrychę. Tak dla smacznego... Żebyś nie głodował przypadkiem, co ty na to? Trochę chemii. Słuchaj, i tak już lekami moja postać się napakowała, to więcej nawet chemii. Nie poczujesz nawet. Ta chemia nie zostanie odczuta. Nawet nie odczujesz. Powiedział dentysta do dziecka. Nawet nie odczuł. Tąpasz po cienkim lodzie aktor. Ej, no to mogłyby się zrobiły easy. Ej, 20 sekund znowu muszę czekać, bo lekko skoczyło. Miało być tak pięknie. Czyli co, już oficjalnie z tej bazy wychodzimy? No jeszcze teoretycznie nie, bo jeszcze nie mam nic innego. Uuu, ile ich tu jest? Au. Zabolało mnie to. Gnoje. Co tu się tłucze? 3, 2, 1. Uwolniony. Kraken poszedł do kibla. Chodź. Biegnij, chodź do taty, chodź. No zablokowałaś siebie tam na rurce. Deviko pisze, okej. Dobra, szamuj puc. Jezu, ile mam rzeczy? Mam za dużo rzeczy. Czyszki chmielu. To mi jest niepotrzebne, upuść.
O, aktor, dwie duże apteczki. Dwie duże apteczki, powiadasz? To wiadomo, co się przy... dla kogo to się przyda. I tak dobrze wiemy, że to zniknie szybciej niż się pojawiło. Wiem, że ubolewasz nad tym faktem. Ja już nic nie mówię. Nie ma to sensu najmniejszego. Dobra, pora użyć pierwszych bandaży. O Jezus Maria. Dobra, używamy pierwszego. Coś mi się tu kręci w okolicy. I użyjemy jednych leków i będzie git. Dobra, już jest full HP, już mogę iść na spokojnie się cieszyć życiem. Zaraz kurwa go wyjebie znów. Jestem pewny. Że to, że mi skraszuje, tak? Tak. Akurat podczas bitki z zombiakiem. Tak właśnie, tak będzie. I tego i bandaż i tego leki poszły. Się jebać. Kolokwialnie mówiąc. Dobra, tylko pytanie, poczekać na ciebie, aż ty znajdziesz to miejsce na bazę. Dlaczego? Będziecie eksplorować. W sensie tak, tylko nie wiem, jakie jest to miejsce. Jeszcze go nie znalazłem. Znaczy ja wiem, bo mi chodzi takie, które ty chciałbyś znaleźć, co musiałoby zawierać. A, w sensie i ty chcesz też iść szukać, tak? Jakiegoś. No to idź szukać. Ma być blisko wody. Nie, jedyny wymóg taki. No i dosyć w miarę płaski i dosyć sporo takiego terenu właśnie do budowy. Jeszcze. Dobra, jadę. Kubasek duży. Jadę, żyję, nie wywaliło mnie. Czekaj, to jeszcze wiesz, to jeszcze może się zmienić. Znaczy, ścięło mi na chwilę, ale mnie nie wywaliło. Co, miałeś zawał serca, czy nie? No moja gra miała zawał serca. A, gra miała, ty nie miałeś. Nie. Ja bym miał. Jeszcze. Półki na książki, tam kartki, wiedziałem. Testament. Testament. Kawara. Napisał przed wyjściem. Jak to on powiedział, znalazł lepszych kolegów. I tyle. Bym coś powiedział na temat jego, że w ogóle tego, że on ma kolegów. Wiesz, co jest najśmieszniejsze w wiem, tym wszystkim? Wiem. Nie. Jak odnalazłem jego TikToka, nie? Hmm. 90 jego obserwacji to są dziewczyny. No to co? To dobrze dla niego. W sensie tak, ale tutaj słowo kolegów. Aaa, o to ci chodzi. A z dzisiejszą zmianą możliwości. Każdy orze jak może. Jadę rowerem. Ja nie mam już miejsca, już po prostu pakuję na maksa. Jak siatkówka z Biedronki. Siatkówka, jak siatka z Biedronki. Jak siatkówka z Biedronki. Taką piłkę. Nie śmiej się ze mnie, bo to nie jest śmieszne, to było zwykłe przejęzyczenie. Albo obraź sobie taką piłkę. Lecia taką z logo Biedronki. Jestem akurat w stanie sobie to wyobrazić, niestety. Żyjemy w tak pojebanych czasach, że naprawdę jestem w stanie. Szufta piłka. O Boże. I wyjebane na całą piłkę logo Biedronki. Tylko wiesz, nie takie, żeby było, da się dało się przeczytać. Tylko jak tego, jak taka planeta z Movie Star Planet, jakaś tam taka, że wokół tego taki napis. Że wokół piłki taki owinięty, nie? Od punktu do punktu. Tak jakby poluje na chickena. Zmusił mnie do strzału. Wbiegł w moją stronę, kurwa, i się zawrócił. O, biegnie. Chodź. Kabum! Ty, ale zombiaków jest więcej. Oho. Mgła. Ale nadal dla mnie za mało.
mgła, ja jeszcze w jego nie widzę. Poczekaj, czekaj, zaraz może przyjść. No kurwa, słabo będzie, jak zobaczę takiego. No i słabo. Nie narzekaj. A ja już wiem w sumie, co mi zmieni, spowodowało te wykrzaczanie w 7 Days'a. Co? Bo zapomniałem się pobawić ustawieniem, bo chciałem tam raz sobie Valoranta pobrać, nie? Mm. Pobawiłem się ustawieniami graficznymi. No i co? I zapomniałem ich przywrócić tak jak były wcześniej, bo jednak Valorant... nie, jednak nie zagram. Ale o czym ty mówisz teraz? Jakie ustawienia graficzne? Nieważne, tam coś pobawiłem się, pozmieniałem i... Ale gdzie? W programie NVIDII? Mhm. Aaa... No to tak, no to wiadomo, jeżeli tam wymusiłeś na przykład jakieś ustawienia, których nie obsługiwał 7 Days, to tak. No wiem, tylko właśnie tam pozmieniałem trochę i zapomniałem o tym na jakiś czas i... No i masz powód. No to nie wiesz, że da się to do aplikacji ładnie przystosować? Da się, no tylko ta... Nie wiem, gdzie w sumie tej wody szukać. To tak, żeby było przystępne przy mieście, nie? Ja właśnie idę, teraz się wypakuję i idę szukać. Arony tu wykopa... A nie, to ty tu kopałeś, kurwa. Chciałem powiedzieć, że zombiaki wykopały, ale ten jedny zombiak, jaki tu jest, to ty. Nie, nie, nie. Chciałeś powiedzieć, pięknie wykopały. No bo... Nie łap mnie za słówka. Nie łapię, ale mówię, chciałeś powiedzieć, że pięknie. Pięknie w sensie, że ładnie rozkopały, w sensie, że dużo. No a ja to co, ja to nie zrobiłem już pięknie, nie wykopałem pięknie. Tak, przepraszam, zapomniałem, że cię trzeba kurwa głaskać jak u posiedzonego. A jeszcze pięknie żre leki. No to wpieprzysz jak głupi. Jak mało pakić. No czyszczę ci skrzynki. Kurwa, już jednego bandaża nie ma. Mówiłem. Nie słyszałem. Jeden bandaż i jedna tego. Jeden, jak one, leki przeciwbólowe. O Boże. Tak tylko, żeby się wyleczyć. O Boże. Chcesz karabin rurowy poziom 4? A co znalazłeś? No nic, no właśnie ten znalazłem. Ja myślałem, że się pytasz, bo... Nie, możesz sobie zeskrapować, nie? Ja już jak już, to strzelbę. No strzelbę to bym sam sobie zostawił. Czekaj, w sumie strzelby mam w sile, siłę mam na 4 poziom. Mógłbym sobie robić już strzelby na poziom 2, później na poziom 3. No mógłbym sobie robić na poziomie 4 strzelby. No bo ty w gunsmith poszedłeś. Ty, właśnie, ja mam w tej chwili, żeby ci powiedzieć, nie skłamać ci 6 punktów do rozdania. Myślisz, że nie będzie problemu, jak sobie porobię questy od handlarza? Nie, raczej nie. Bo i tak że w sumie w kółko i tak... No, nie wiem, spoko. I tak się tylko śmieję z siatkówki. To nie jest zabawny aktor. Nie wiem, jakoś tak bawi. Dobra, stosz. Dobra, ja idę w bogate złoże na fula. Wiesz, co mnie teraz niepokoi? Mhm. Że teraz mam zadanie transport i eliminacja. No nie użyj sobie, nie dasz rady, aktor. Mówisz mi, czy że ja sobie... poradzę. No, tak mi się raczej wydaje. Że ja, który wpierdalam leki taśmowo, jakby to były cukierki. No tak, zapomniałem o tym. Przynajmniej to nie jest jakiś, nie wiem, nie wiadomo jaki hotel. Jaki kurwa hotel, o czym ty mówisz?
Nie, w sensie chodziło mi o jakąś taką restaurację, na przykład jak to miało takie... A, dobra, kapuję. Dobra, idę ja do NPC-ta, wezmę sobie jakiegoś questa, jadę po skarb i szukam miejscówki. Już tak definitywnie. Bez zbędnego rozpraszania się. A kto, ile masz zombiaków? Przy tutaj u siebie? W sensie i zabitych. Zabitych 168. Amator. Wiem. Ty co, na piechty przyjechałeś tu? A nie, ty jesteś gdzieś indziej, sorry. Ty, ile ty questów zrobiłeś, że ty już miałeś poziom drugi na przykład? Nie wiem, w sumie. Wyczyściłem. Tutaj wyczyściłem, tutaj dół. Pytanie, gdzie jest reszta? I wiesz, co jest dziwne? Mhm. Waląc pięściami, zabrały mi tylko aż 13 HP. Ale komu? Wiemy... mi. Nie rozumiem. W sensie, że się tłukłem z nimi i o dziwo nie dałem sobie tak się pobić. A, przed... w sensie ogólnie. Aż sam z siebie jestem dziwny. Dziwny? Dumny. Dumny. Dziwny jesteś, ale bez przesady. Znaczy, dziwię się sobie, może tak. No to prędzej. Pytanie jest... Bo ja nie wiem dokładnie, który ja mam teren wyczyścić. To nie masz wykrzyknika? No właśnie, odblokowałem ten wykrzyknik, ale zombiak z tego terenu wyczyściłem. Zobacz na górę jeszcze, mogą być na dachu. No właśnie patrzyłem, ale powinienem mieć na tym takim kompasie, nie? No. Czerwone kropki. Niekoniecznie. Na dachu pusto. Dziwne. A nie dostałem tego na... W sensie w jakimś, wiesz, że to jest osiedle, nie? No. Tylko dostałem, że to jest pojedynczy budynek i z tego pojedynczego budynku mam usunąć zombiaki. No to dziwne, faktycznie. Zszedłem. FPS mi zaczęły spadać. Zszedłem, wybiłem wszystko, a... Pytanie, czy też podziemia się do tego zaliczają. No, jeżeli budynek ma podziemia, to tak. Właśnie w tym jest problem, że nie masz zejścia do podziemi. Przynajmniej ja go jeszcze nie widzę. Może go jeszcze nie znalazłeś po prostu. Aż zejdę zobaczyć. Show on. Au. Próbuję to za szybko zrobić i mi to źle wychodzi. Nie gadaj, że będę musiał całe podziemia wyczyścić. Latarka do broni schemat. Wow. Przyda mi się to. Węże. Znasz bajkę o wężu? Ty nie znasz bajki o wężu? Nie znam, opłaca się... Spierdalej! Opłaca się je oskurowywać? No a, tak, mięsko zawsze. I skóra też. I skóra też. Logika. Tak, grałem w gry survival, ale widać po mnie. Że skóra niczym z niedźwiedzia. Te kurwa buty zrobisz. Serio tych zombiaków jest znacznie więcej. Jestem na tym obszarze, nie? No. Niby
Czekaj, to się niby świeci na czerwonym. O kurwa, ile ich tu spadło. Au. Jeszcze do mnie od dołu wchodzą dziady. Jeszcze ciebie tu zabrakło. Mnie, no wiem, mnie to brakuje tam, nie? Ja ci mówiłem do zombiaka, ale okej. Wiem, że mnie tam brakuje na twojej misji. Definitywnie. Kurwa, ile ich tu jest? O, złoty lód. A, dobra, niech stracę, zainwestuję jeden punkt w pukawkę. Ja zainwestowałem w noszenie rzeczy. No, widać kto w co inwestuje, a idę w bronię, ty idziesz. Ja mam więcej zabitych zombiaków niż ty. No. To też widać? Widać. Kurwa, ile ich tu jest? Nie hejtować, staram się, próbuję. Chyba to zrobimy za 20 zombiaków. Ten obszar w ogóle jakieś spadki FPS-ów generuje, dziwne. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. Myślę, że patrzę w jedno miejsce i jest w porządku. Patrzę się w drugie miejsce, już w porządku nie jest. Ej, tu gdzieś złoty lód mi wydropił. Gdzie on jest? O dziwo, bo radziłem sobie bronią palną. Ta gra mnie skamowała. Wypadł złoty lód. Jego nie ma. A ja go kurwa wziąłem. Dobra, nie skamowała mnie jednak. Wziąłem go. Ja jestem czasem upośledzony. Naprawdę. No jeszcze tutaj jesteś tam bez jaj. Ile można? Leżeć. No jeszcze? Zrzut. Samych węży mam tyle, ile to jest czterech królików. Logika. Lecę po zrzucik. Dosyć daleko, powiem ci szczerze. No bez jej, no normalnie mam tu spadki FPS-ów, albo coś się generuje. Mam 54 FPS-y, 46, 44. Ale tu most jest, Ale tu jest daleko. Ej, mamy klej w bazie. Ja mam. Nie wiem, czy ty masz. No. No właśnie. Bo właśnie tylko... Ej, możemy robić z kości tego klej? Nie wiem. Chyba się dało, był taki... Wpisz sobie klej. Klej. Da się z kości z błotnistej wody. No to wiem, co będę szukał. A ja mówiłem, że idę szukać definitywnie miejsca na bazę, nie? Mhm. O kurde, working stiff tools. Nie, no nie mogę odpuścić. Au! Ty gnoju! To się ciężko hituje. Oho! Nie wiem, czy to nie jest odpowiedni moment, żeby użyć apteczki.
czyżby Shiro użyła apteczki? To ja już mam nie prawie może 400 zombiaków tutaj zabitych. Ja wiem, ale ja mówię, niemożliwe, ty apteczki używać? No faktycznie, może i masz rację, to jeszcze nie jest odpowiednia pora. Kurwa, umrę, a nie użyję teraz przez ciebie. Niestety w tym Working Steve Tools nic chyba nie ma ciekawego. O, skrzynia, czekaj. Wytrychy, no dobra, mogą być. Zaraz się zirytuję, bo nie wiem czemu mnie FPS-y spadają. I jest to naprawdę odczuwalne, że one spadają. Leżeć. Kurwa, ile was tu jest? Leż. Dobra, biegacz leży. No, zaraz musimy zrobić chyba przerwę techniczną, bo ja nie wytrzymam. Coś się dzieje. Co się dzieje? No, mam spadki FPS-ów i nie wiem od czego. To jest najlepsze. Nic nie jest przeciążone, ani grafika, ani nic. Dobra, wiem dlaczego ta gra jeszcze to alfa. Czemu? Co, normalnie się... Czy one robią to, co ja myślę, że one chcą zrobić? Czyli? Rozjebać schody i wejść do mnie. Być może, że tak. Nie rozumiem, mam zużycie grafiki 30%, rozka 24%, ramu 30%. I mam spadki FPS-u. Wyczyściłem. Na dysku mam 1% spadek, w sensie spadek na zużycie. Wyczyściłem teren. Spierdalam stąd, kurwa. Co? Ty. Dużo psów. Aż tyle? Nie wiem ile, bo nie patrzyłem dokładnie, ale po odgłosach dużo. Części metalowe. Czekaj, czy to jest coś, co ja myślę, że to jest? Czyli? Stalowy kasket. Kasket. Co ty masz kurwa z tym kasketem? Nie wiem. Kaszkiet, tak, jest coś takiego. Ale kasketu to ja nie znam. Dobra, ty mówisz cały czas tylko o Project Zombo i tego sobie. No dobra, no bo to się może mylić, ale jak można mówić kasket? Aktor, kasket. Niedaleko już chyba zrzutu, 250 metrów. Chyba daleko w cholerę był. O, trzykrotnie większa kieszeń na pancerzu, modyfikacja. No, ty przynajmniej nie będziesz musiał perków do tego zużywać. Dziennik łowcy, tom drugi. Na wilki. Mhm. Dostałem z questa to. Pałka rurowa do złomu. A ja ci zaraz powiem, co znalazłem ze zrzutu. Okej. Okay. Pewnie gówno będzie. Pakiet pancerzy z tkaniny, pieczony ziemniak, przepis. Pakiet wytwarzanie amunicji. Żelazna kusza, zawsze coś, nie? Aha, a wiesz co to był ten pakiet wytwarzania amunicji? 100 prochu strzelniczego, 100 śrutu, 100 końcówki pocisku, 100 łusek i 100 papieru. Worf. I jeszcze po 3 te rękawice, tecera, wszystko na trzecim poziomie. To było worf. O, coś dla mnie. Środki przeciwbólowe, 2 sztuki. No, to definitywnie dla ciebie. Palący drąg, modyfikacja schemat. Palący drąg?
Płonący dronki. Przepraszam. Słyszałem palący dronk. A to, czy ty chcesz coś z włókna? W sensie włókna, na trzecim poziomie? Podszyte. Chyba nie. Ja to wszystko skrapuję. Tylko się zastanawiam, bo niby mam żelazną kuszę na poziomie pierwszym, nie? Na pierwszym tak lipnie, nie powiem. Aktor, mam chyba miejscówkę na basę. Ty rozumiesz? Mam miejscówkę na bazę chyba. Niemożliwe. Możliwe. Chyba znalazłem to czysto przypadkowo. Dobra, to ja idę szukać piór na strzały do kuszy. To się nazywa bełt. Mhm. Znaczy... O, fajnie, że zajrzałem. Czemu? Czarna jagoda, nasiono, schemat. Przepis, przepraszam. Jak można mieć przepis na czarną jagodę? W sensie na nasiona tego, nie wiem jak to tutaj działa, ale mam. Dobry aktor, miejscóweczkę mam genialną. Bardzo blisko miasta. W miarę prosty teren. Blisko wody. Sporo drzew dookoła, które oczywiście wykarczujemy. Będzie git. Napisz punkt. Baza. I teraz już mogę stąd wyjść. Dobra, biorę sobie rzecz taką na przyszłość. Jest jej mało, ale zawsze coś. Jaka na przyszłość? Część stalowego kasketu. Aktor, jeszcze raz powiesz kasketu. To będziesz przez 2 godziny pisał kastet. Dobrze. Poproszę Deviko, żeby im pomógł. Będziecie oboje pisać kastet. Dobra. Teraz skarb. Dobra, Deviko, jak obejrzysz to podczas drugiego sezonu Zomboida, to... Będziesz pisał kasket. Kasket. Nie, on to będzie. Nie, on to będzie pisał w spak jeszcze. Takim hardcorem to chyba nie jest. Kopiwka. No dobra. Może i jest takim hardcorem. No serio, coś tu jest. Coś w tej mapie jest jakiś chyba błąd. I coś przycina i to mocno. To się w drzewo wpierdoliłem, świetnie. Nie wiem co dokładnie, czy to nie jest ten duży budynek? Ja tak szczerze nie wiem, nie? Bo mam ciężki wybór. Jeszcze boję zapytać jaki. Mam drewniany łuk. No. Tak, w sensie nie prymitywny, tylko taki drewniany na poziomie 3. No. Albo apteczki pierwszej pomocy 3 sztuki. Dylemat mam solidny. No to faktycznie, w twoim wypadku może być to dylemat. Bo niby przed chwilą znalazłem żelazną kuszę, która... Akurat... Jedyne co ma gorsze to trwałość. Do DPS-y? DPS-y, minimalna różnica, prędkość pocisku, solidna. Więc w sumie wezmę drewniany łuk. Zobacz jaki towar ma, nie? Spróbuj mi tylko żebrać apteczki. Spróbuj tylko żebrać apteczki. To zobaczysz. A raczej nie zobaczysz. Zobaczę czy nie zobaczę? Raczej nie. Mam żelazne bełty jak chcesz. Czyli percepcja to co to było? Tego nie wiem. Weź teraz tego szukaj.
kupić kowadło, czy mamy kowadło? Tygiel, kowadło mamy. No to tygla tutaj nie ma. Wiesz, jak wygląda tygiel? W sensie, ja tu czytam, to będę raczej widział. To jest takie jakby... Jak trochę słoiczek miodu z Kubusia Puchatka. Tak wygląda, nawet żółte ma tak po bokach. Myślę, czy skórzany pancerz poziom pierwszy, czy muszę sobie to porównywać, nie? Kop dziurę. Gdzie to jest? Gdzieś tu! Jest 23 poziom. Jak tam z tymi poziomami? A, ja 6 poziomów cię przeganiam. Zbliżasz się do skarbu? Widzę cię! Że mnie? Nie. Skarb. Próbuję go otworzyć. Myślisz, że jeszcze zdążę quest to zrobić. No czemu nie? Jest 15 dopiero. Dobra, to jadę. 121 pocisków do mojej amunicji, do mojej broni. 80 pocisków do strzelby, prawie 7000 żetonów kasyna księcia. Sporo gunpowdera, karabin rurowy. Ej, bo tak myślę, nie? No. Bo nie mam tą szalazną kuszę i tak nie wiem, czy ją może skrapować, czy ją sobie zostawić na później. Jak chcesz, ale to jest pierwszy poziom, tak? Mhm. To lipa. Bo ani żadnego ulepszenia w niej nie wsadzisz, bo chyba pierwszy poziom nie ma w ogóle. Żadnego slota. Coś tutaj laguje. W sensie co, grafika ci ścina, czy... Mam 38 FPS-ów. No, że w sensie też że teraz stałe, tak? No, tak jakby spowalnia na maksa. No to akurat tutaj to masz dziwnie. I tylko w tym mieście, w tym miejscu, a wcale tutaj zasoby sprzętowe wcale nie są wykorzystywane. No po 30%, kurwa. Nie wiem, czy zaraz nie zrobimy resetu serwera. Dobra, tylko jak już taniesz mógł to zrobić, jak questa zrobię? Tak. No ja to jeszcze odcinek myślę, że dokończę. Tylko nie wiem, czy w sumie dałem sobie dostępny, czy nie przeszkadzać, bo tak. A co to za różnica? A w sumie czekaj, zobaczę coś. O, bloater. To był jumper. O, już widzę, że lepsze się zombiaki się ogólnie spełnują, panie aktor. Skoczki się zaczęły już respić. Okay. Coś... Zaczęły się skoczki respić. Już teraz się respią. Aha. Zaczyna się. Teraz już będzie tylko coraz ciężej. Skoczki to te takie na czterech tych i... Mhm, i skaczą. A skakać to jeszcze do mnie nie skakało. Nie, bo ty mówisz o spiderach. A ja mówię o skoczkach. Więc panie aktor, myślę, że następnego dnia, bo jest teraz już 16, więc w sumie nie wiem, czy nawet się wyrobimy z tym. Lepiej nie ryzykować. Idziemy
do nowej bazy. Znaczy, musimy ją najpierw przygotować. Ja sobie chwilowo czyszczę teren. No to spokojnie, to się nie teraz. Ej, przypomnij mi, dziki mnie zaczną atakować, czy... jak je zaatakujesz, to tak. A tak to nie będą? Nie powinny. W sensie, bo stoją mi na drodze do questa. Raczej nie powinny, ale no nie jestem pewny. Bo mogę niby do nich, wiesz, strzelić z pistoletu. Ale one są bardzo mocne. Jakbyś oglądał odcinki z Zomboida, to byś wiedział, jak się męczyłem z dzikiem. Czyli jak już to... Myślę, bo mogę coś spróbować. Ja sobie zazwyczaj stawałem gdzieś wyżej i dopiero go atakowałem. Właśnie to robię, nie? No i to jest dobry plan. Tylko myślę, bo nie chcę, bo chyba łukiem mi się nie opłaca to robić, co? Chyba nie. Można próbować, ale no długo to będzie trwało. Jak nie masz wyboru, to oczywiście próbuj, nie? Ale... Tu jeszcze jest łuk. Wow, mogę robić ropę, świetnie. To lubię. A, plus jest taki, że będziemy mieli mięso, nie? No. Plus jak plus, pytanie, czy przeżyjesz? Weź, stoję na takiej platformie, że one normalnie zamiast wchodzić tutaj do mnie, to one próbują siano zniszczyć lub drzwi. Mówiłem, każdy sposób dobry. Ewentualnie jeszcze przed wyprawą się przygotowałem, zaopatrzyłem w armor. Chciałem, że w apteczki. Leki też. I gitarka. Dwójnóg modyfikacja, świetnie. No, jaka skrytka. Metalowy łańcuch, modyfikacja. Niby to nie jest taka fajna strzała, ale że to jest żelazna strzała. No to pewnie. Ale jednak strzela do niego. Co, żyjesz czy nie żyjesz już? Żyję. Słyszę jakieś dźwięki dziwne. Bo się dobijają z każdej strony. A ja stoję nie tyle co na bloku, co na... w takim słupku. W sensie zamiast one tu doskoczyć, to one zaczynają walić blachy pod spodem, nie? No wiesz, no radzą sobie jak mogą. Bo nie wiem, czy one tego nie liczą jako blok, czy... Tego to ci nie powiem, bo naprawdę nie wiem. Wiem tyle. Zombiaki wyczyszczone. Kij baseballowy. Masz kij baseballowy schemat, czy nie? Chyba mam. Się cieszę, że noszę te rany kształty pod ręką, nie? Wiesz, korzystam z twojej taktyki z odcinku. No słuchaj, ja już powtarzam po raz kolejny. Warto sobie radzić. Nieważne w jaki sposób, ale żebyś sobie radził. A to, że trochę romersko, to... A wiesz, to jest takim największym u mnie strachem teraz, jak idę? Bo mam tu podłogę. No. Podłogę, która ma takie dziury. Ja,
Ja dobrze wiem, że ona się zawali, tylko nie wiem, która. I nie wiesz, kiedy. Dobra, robię Assassin's Creed. No i tu już nie ma żadnych lagów, no ja pierdzielę. Nie rozumiem tego. Kurwa.